Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam Was w naszej ulubionej na ten moment gierce i oczywiście wchodzimy. Słuchajcie, jestem trochę, strasznie oczywiście jest gorąco, przypominam wiatrak, bla bla, ale postaram się go wyciąć, zazwyczaj go nie słychać. Tu mamy level 3, biblioteka. Bardzo dużo wydarzyło się mimo tego krótkiego czasu. Linda wyglądała jakby miała naprawdę jakiś ważny news dla Lisy, ale Lisa czuła się naprawdę strasznie, bo musiała zostawić biednego Starshine'a, no wiecie co się ostatnio wydarzyło. I kiedy przyjechały do szkoły bardzo późno, wie, że nie powinna być tamtego dnia w ogóle, no wiecie, że nie powinna tam być, bo jednak w nocy w szkole się nie siedzi. Dlatego próbuje przycisnąć się ku ciemności i wydać jak najmniej dźwięków. No jak widać jest tutaj przerażająco, mamy już tam nawet pana. Szkoła jest zamknięta, a pan woźny jest w głównym holu, ale ja muszę szybko przycisnąć się do biblioteki i spotkać Lindę i nie mogę mieć... And I don't have a clue which doors... Aha. Czyli ona nie wie, jakie drzwi są do biblioteki i będzie musiała to zlokalizować tak, żeby nie zostać usłyszaną. Mi się wydaje, że to te duże były... O Jezus, ten dźwięk... No nienawidzę tych dźwięków, nie? Ta gra mnie nienawidzi właśnie za te dźwięki, ale z tego... Jezu, jak to jest przerażająco. Ale z tego co pamiętam, to te duże to były do biblioteki, prawda? O Jezus Maria, jak to jest creepy. Czekaj. Okej, dobra. W ogóle... A to nie tu? Jest! O Jezu, ale ile to ma drzwi? W ogóle czy tylko mnie dziwi, że biblioteka teraz ma takie przejście? Wcześniej go nie miała, to po pierwsze. Po drugie, co Linda robi w szkole o tej porze? Jestem szczęśliwa, że cię widzę, Lisa. Byłam naprawdę przerażona, afraid. Martwiłam się, że woźny się nie wpuści. Podejdź tutaj i ja ci coś pokażę. W sensie chciałabym ci coś pokazać, ale wiecie. Robiłam research na temat pana Sansa i nie uwierzysz w to, co znalazłam. Tutaj, spójrz na to. O tak, mamy to słynne zdjęcie. Mamy nawet psa. Te psy są najśmieszniejsze w tej grze. Mamy pana Sansa, mamy panią baronową i tutaj tych dwóch staruszków. To naprawdę bardzo stare zdjęcie. Jest tutaj mężczyzna podobny do tego kogoś, kogo już znamy. To nie jest dziwne. To zdjęcie jest zrobione wcześniej jak 1000 lat wcześniej i ten... Nie, czekajcie, 100 lat wcześniej. I ten gościu tutaj wygląda dosłownie jak ten straszny pan Sans. Czekajcie, muszę kotka wyrzucić, więc Maxie, proszę cię wyjść. Już do was wracam. Niestety takie rzeczy się zdarzają podczas nagrywania. No my znamy tą historię, no raczej 100 lat temu, bo tak zawsze było mówione. Tak, masz rację, ale jak to w ogóle jest możliwe? Zobaczmy, czy nie możemy znaleźć większej... jakiegoś większego i większej ilości informacji na temat pana Sansa i korporacji Darkcore. Tak, ale tutaj jest kilka książek, które są zaginione, co? Wydaje mi się, że niektórzy dziwni studenci po prostu nie oddali książek, które mają. O Jezu, zobaczyłam kilka książek zostawionych w głównym holu. Może to są te, które zniknęły? No cóż... Idź we się, kiedy ja będę przeszukiwać bibliotekę. Uważaj, żeby nie trafić na pana woźnego. I'm fucking scared. Jeszcze te dźwięki już w ogóle mnie dobijają, więc jadę sobie... O Jezus Maria, a w ogóle tu są jakieś gwiazdki? Bo wiem, że mówiliście mi, że one nie są mi do końca potrzebne przez cały czas, ale... Aha, tutaj nie ma. Czemu jak idzie, to nie wydaje dziwnych dźwięków, a... Może najbardziej się boję, że on tu mi wysk... No bitch, serio? Przecież to jest przerażające. O, 1 of 5. A jak biegnę, to go to nie interesuje zbytnio. No dobra. Ej, wcześniej jak biegłam, to dosłownie nic nie było słychać, a teraz biegnę i słychać wszystko. Dobra, kolejna książka. Czy tam też jest książka? Chyba nie. Ale warto zajrzeć.
Gdzie ty widziałaś te książki, Lisa? Ja tutaj nic nie widzę. Wydaje mi się, że póki nie wejdziemy mu w ten jego śmieszny, w tą jego śmieszną latarkę, to on nam nic nie zrobi. Oj! Trzeba podejść od drugiej strony. Nie, czekajcie, czy on będzie szedł tam na górę, bo... O nie, on idzie też na górę, ale przerąbane. To jak my mamy tu chodzić? Jezus Maria, to szkoła jest naprawdę przerażająca, jakby się tak skupić. Błagam, niech on pójdzie sobie gdzieś tam i w ogóle, i znikaj pan, a ja pana w ogóle gdzieś mam. Idź pan stąd, please. I co, on się teraz cofnie? Cofa się, dobra. Hide and seek, bitches. Aż podskoczę, bum. Jak ona skacze w ogóle, to jest szok. Tylko czy on teraz nie skręci właśnie w tą moją stronę? Zobaczymy, co zaraz. Chociaż nie wierzę, że jest tak głupi, że nie zauważy nastolatki biegnącej... Tak. Że jest tak głupi, że nie zauważy nastolatki bie... Oj! Czyli jednak nie w naszą stronę. O, zatrzymał się. Okej, idziemy. O Boże, tutaj nic nie widać. No dosłownie nic, a nic, no. A tutaj jeszcze te książki leżą. O, gwiazdka. Fajnie. Tylko... Ja w ogóle tutaj nie widzę. O, tutaj jest jeszcze jedna. Dobra, 4 na 5. Jeszcze jedna jest potrzebna. O, tutaj jest, dobra. To udało nam się. O, dobra, wracamy do biblioteki. Boże, jaka ta gra jest creepy! Naprawdę, gdybym grała w to jako dziecko, naprawdę bym się bała w to grać, powiem wam szczerze, bo naprawdę bardzo strachliwym dzieckiem byłam. I takie rzeczy potrafiły mnie bardzo wystraszyć. Dobra, damy radę wrócić do biblioteki bez jego zwrócenia nam uwagi. Boże drogi, te drzwi są okropne. Dobrze, że ja wam to wyciszam. Dobrze, Lisa, znalazłaś kilka interesujących książek. Weźmy je, złączmy razem z całą resztą informacji, które tutaj znalazłam. Daje nam to naprawdę ciekawe wnioski. Ojeju, to jest to, o czym wam opowiadałam w kronikach. No nie wiem, czy jest sens wam to teraz wszystko tłumaczyć, ale tutaj chodzi właśnie o to słynne wydarzenie, gdzie oni znaleźli tego krakena i go wyciągnęli, ale wtedy no, wygląda jak garnok as fuck, no nie? I pierwszy raz możemy to zobaczyć w takiej dość dużej, że tak powiem... I to jest w ogóle Jorvik 1871. Wodne kreatury, co jest naprawdę dziwne. I oczywiście pan Sand, który jest tutaj nazwany pan Sanders. Tak, i tutaj też jest powiedziane, że póki ktokolwiek zdążył się tym zająć, to oni zdążyli go schować z powrotem do wody. Czyli jakby oni nie chcieli, żeby no, garnok został wykryty. Tutaj znowu 1890. Owner and multibillionaire. Tak, i tutaj było chyba to, gdzie on naprawdę miał dużo kasy i praktycznie on wręcz Jorvik utrzymywał. Deep Core wtedy to się nazywało, tak? Tak, i tutaj się wydarzyła ta sytuacja, gdzie znowu jest pan Sands chyba na tym zdjęciu i tutaj właśnie wydarzyła się ta sytuacja, gdzie oni... Boże, słowo mi uciekło, wiecie co chcę powiedzieć. No coś się stało z kopalniami tam. O, i teraz zostały automatycznie zamknięte. Automatycznie, no przez to się wydarzyło, to je zamknęli. Tak, i dlatego Deep Core musiało zniknąć. I tutaj jest ta słynna historia, słuchajcie. Hearthstone for girls trapped in old ruins. I przeraża mnie to, że tutaj macie przykładowo Lindę, bo ta laska wręcz wygląda jak Linda. W ogóle to jest tak stare. Wydaje mi się, że to mogło być poprzednie, że to mogło być poprzednie pokolenie i strażników, i poprzednie pokolenie koni. Ale jak ja na to patrzę, no to tak mnie boli, że oni zrobili po prostu idealną Lindę, Lisę, Alex i Annę, że... No nie wiem, powiem wam szczerze, zawsze to no niby się mówi, nie? I nawet moglibyśmy stwierdzić, że ta dziewczynka po lewej czy ta niżej to jest Elizabeth, bo Elizabeth oczywiście znamy. Ale kompletnie nie wiem, mam wrażenie, że to, ten tutaj fragment
jest kompletnie wyrwany z kontekstu, wiecie, w późniejszej fabule i oni w ogóle się do tego nie zastosowali. Ale oczywiście mamy tu Starshina. Wiadomo, to jest jakby część o nim, więc tu nie jest chyba nic dziwnego. O! Okej. Okay. Halo? Lisa, jesteś z windą? Musicie szybko wrócić do stajni. Jak najszybciej się da. Coś naprawdę strasznego się wydarzyło. O mój Boże. O mój Boże! Że to już? Szybko. Dobra, wiecie co? Zróbmy to jeszcze, żeby odcinek był troszeczkę dłuższy. To zróbmy sobie jeszcze kolejny. To może być dość ciekawe. Continue. Lisa runęła, pobiegła do stajni, kiedy... Okej, czekajcie, najpierw sobie przeczytam, a potem spróbuję wam to jakoś wyjaśnić. Ojejku, bo chodzi... Ojej, to jak w książce, że ona cofnęła się chyba do domu i ona wiedziała, że nic nie może zrobić, w domu też nikogo nie było, wow, czyli tutaj jest akurat połączenie z książką. I tu chodzi o całych tych wszystkich dziwnych sytuacjach i w ogóle. Yorby cried in school. Czyli ona nie poszła spać? Nie ogarniam. Jest naprawdę ciemno. Mam nadzieję, że Anna dalej jest na stajniach. Dziwne, że Linda z tobą nie poszła. Jesteś tutaj kompletnie sama. Trochę mnie to stresuje. Boże, czemu ta gra musi być tak przerażająca? Zobaczmy, czy na niebie nie ma jakichś ciekawostek. Nie, nie ma. Skacz, Lisa! Dobra, idziemy. Idziemy do stajni, których wcześniej nie mogłam otworzyć, bo jestem lamerem. Po prostu lamerem. Anna! Konia nie ma! Anna, Alex, co się stało tutaj? Co się stało tutaj? Starshine zniknął. Naprawdę nie wiemy, co się stało. Może pan Herman wie więcej? To jest naprawdę dziwne, Lisa. Wydaje mi się, że ktoś ma naprawdę złe intencje w stosunku do Starshine'a. Wydaje mi się, że pan Herman widział, co się stało. Nie mogę w to uwierzyć. Jakiś zamaskowany człowiek tutaj wszedł na moje stajnie i zabrał mi tego pięknego konia prosto z moich, jakby z oczu, no ukradł go, no nie? No to w sumie to się łączy z tym, co było później. He was injured, wasn't he? No właśnie, po co go wziąć tak szybko? Jakim cudem mi się to udało, skoro on jest zraniony? Dwóch mężczyzn wzięło mnie wtedy, kiedy tamci wzięli Starshina. Jakie to denerwujące. No tak, tam było, że on został zraniony. Może ci ludzie, którzy zniknęli, zostawili jakieś wskazówki. Zobaczmy, czy nie ma tutaj jakichś właśnie... No, wskazówek. Okej, zróbcie to, a ja pójdę sprawdzić całą resztę. No tak, bo jakby to jest trochę niebezpieczne. Przede wszystkim, w samym boksie niczego widzę nie ma. Tutaj dziewczyny nic nie mają mi do powiedzenia więcej. Tutaj? Też nic. Ale to śmiesznie wygląda. Co to jest w ogóle za miejsce? Amenszuk? Ej, baby, bo ja... Tu coś jest! To jest dziwne! Matchbox? A, zapałki! Z Dark Koro logo. O Jezus, to oni zapałki robią? Dark Koro? Przepraszam. Dark Koro logo zapałek tutaj jest, patrzcie. Wygląda jakby coś tu było... Napisane. DC Baratside. What is that? O, wiem co to jest. To jest stary, opuszczony warehouse. No wiecie, takie miejsce do pracy Dark Core. Powinniśmy tam iść i zobaczyć, czy to oni wzięli Starshina. Ojoj. O, widzicie to? Ale się gra zbugowała. Sabine! O nie! Ty babo wstrętna. Wypadź stąd. Nie mogę wam na to pozwolić. Co? Tam ktoś się kłóci? Nie mogę wam na to pozwolić. Jeżeli nauczyciele i wasi rodzice was znajdą, to na pewno oszaleją, co? Zostańcie tutaj i pozwólcie policji się tym zająć. Aha, że ona niby nas, wiecie, chciała uchronić. Nie mogę uwierzyć w to, że nas zamknęła. Ta dziewczyna to za dużo. Co ona teraz robi? Ta laska jest kompletnie głupia. Czy ona rozumie, co ona właśnie zrobiła? Jak mamy się stąd wydostać? No, Lisa?
Pchnij to. Cholera. O, ta muza taka. Jaka dziwna. Dobra. A to? This lever? Kompletnie nie wiem, co to. To coś do otwierania drzwi. Rusz to. I can't do it. Okej. Okay. To... Alex, może ty coś zrobisz? Anna i ja możemy trzymać to razem i wtedy ty będziesz mogła wyjść, Lisa. Tak, tutaj. To jest rzecz, która może nam pomóc. Mam to złapać? Pick up and Alex tool. Now run to the door and Anna will get the swing open. Okej. Okay. Tak, zostańcie tutaj z panem Hermanem, a my mamy zwiać w tym momencie. Aha, bo one nie dadzą rady wyjść. Powinnam iść do tego opuszczonego miejsca w nocy, ale zrobię to dla Starshina. Ojejku. Jaki ten level był krótki, ale przyjemny i krótki. No cóż. Dobrze, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i widzimy się w następnym już we wtorek. Pa, pa!